Witajcie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Ten odcinek poświęcony jest retaliatorowi produkowanemu przez Aegis. Retaliator jest ciężkim bombowcem przeznaczonym do szybkiego podejścia do celu, zalania go torpedami i ucieczki. Z względu na swoją rolę posiada konfigurację, która jest bardziej zbliżona do capital shipów niż do mniejszych jednostek. Jest dość długi i płaski jak większość statków Aegis. Pilot nie posiada pod swoją kontrolą żadnego uzbrojenia poza torpedami. Statek jednak nie został pozbawiony ochrony. Został wyposażony w 5 wieżyczek z szybkostrzelnymi działkami drugiego poziomu CF-117 Badger, które posiadają w zasadzie 100% pokrycie przestrzeni wokół statku. Patrząc na jego wygląd, można by przypuszczać, że statek jest zrobiony w technologii stealth. Jeżeli jednak popatrzymy na wskazania przyrządów, to zobaczymy, że statek ma emisję na poziomie połowy tego, co emituje Andromeda, czyli 6-krotnie tyle, co średni myśliwiec bez technologii stealth. Nie jest to więc niczym imponującym. To oznacza, że statek raczej powinien latać ze eskortą, a nie samodzielnie zakradać się za liniami wroga. Jeżeli wysokość emisji nas nie przekonała, to warto dodać, że na ten moment statek jest zrobiony ze szkła albo z plastiku. Jak widać na jednym z filmików, pojedynczy myśliwiec, który nie należał do elity, potrafi doprowadzić do tego, że 30% statku było czerwone. Statek teoretycznie posiada trzeciego poziomu tarczę, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę jego wielkość, to ciągły ogień ze strony przeciwnika może bardzo szybko je wyczerpać. W tym przypadku przeciwnik strzelał z broni balistycznych, a tarcze zatrzymują tylko około połowy obrażeń z takich broni. To w połączeniu z bardzo niskim pancerzem spowodowało, że otrzymaliśmy obrażenia krytyczne dla statku. W czym więc statek jest dobry? W niszczeniu celu. Retaliator Bomber został wyposażony w 2 moduły torpedowe zawierające sumarycznie 6 torped 9 poziomu. Taka torpeda ma w przybliżeniu połowę długości myśliwca i prawie metr średnicy. Myśliwiec trafiony taką torpedą odparowuje na miejscu. Jednak to nie myśliwce mają być celem, a większe jednostki, wliczając w to okręty wojenne. Torpeda robi masywne obrażenia, a dodatkowo wybuch ma bardzo duży zasięg, więc niszczy nie tylko pojedyncze elementy, ale i duże fragmenty, wliczając w to komponenty. Nawet jeżeli torpeda nie zniszczy celu, to jest duża szansa, że zniszczyła jakieś wieżyczki albo silniki manewrowe lub inne ważne komponenty. Sam fakt poziomu zniszczenia, jaki retaliator potrafi spowodować, będzie powodował, że te statki będą pierwszym celem ataku wrogich myśliwców. Teoretycznie statek posiada łóżka, które mogą również służyć za kapsuły ratunkowe. Jeżeli jednak wytrzymałość statku nie wzrośnie w znaczący sposób, to nie będą one miały zastosowania, bo nikt nie da rady do nich się dostać przed wybuchem statku. Bombowiec na pewno będzie w przyszłości bardziej wytrzymały, ale nie liczyłbym na cuda. Przy tej sile ognia, ochrona osłaniającego celu musi mieć szansę jego zniszczenia, zanim wystrzeli on swoje torpedy. W przeciwnym razie ten statek będzie stanowczo zbyt potężny i nie będzie sensu latania capital shipami. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo na jego temat. Jak wspomniałem, statek posiada 2 moduły torpedowe. Moduły te jednak są wymienne, co pozwala na pewne modyfikacje przeznaczenia statku. Są one różnej wielkości, przedni większy, tylny mniejszy i można oba wymienić oddzielnie. Mimo że na załączonych fotografiach moduły te wyglądają bardzo przestronnie, to niech one was nie zmylą. Te moduły nie są duże. Zobaczmy więc, jakie są. Mamy Living Space, czyli moduł mieszkalny. To będzie twój dom poza domem. Moduł posiada chowany stolik, ekrany, szafki, a nawet maszynkę do przygotowania napojów. Moduł występuje w wersji do przedniego i tylnego przedziału. Cargo, czyli moduł towarowy. Każdy z nich zwiększa pojemność statku o 20 SCU. Dropship, moduł desantowy. Zawiera siedzenia dla 12 Marines razem z uprzężą bezpieczeństwa oraz pośrodku windy szafy na ciężką broń. Dodatkowo zawiera zbrojownię zawierającą 2 skrzynki z granatami lub amunicją, 4 szafki na karabiny, 2 na pistolety oraz stację do ładowania pancerzy. Moduł jest tylko zamiast modułu przedniego. Torpedo Bay, moduł torpedowy. Przedni mieści 4 torpedy, tylni 2. Domyślnie Retaliator Bomber ma 2 moduły torpedowe. Jest również wersja bez modułów, zwana Retaliator Base. Jeżeli ktoś z was posiada ten drugi wariant, to co prawda w tym momencie może strzelać z torped, ale niech ma świadomość, że to się zmieni, jak ich zrobi model bez zainstalowanych modułów. Strona podaje, że statek posiada 128 jednostek na cargo. Nie jestem pewien, jak CIG to interpretuje, ale nigdzie na statku nie widziałem miejsca, w którym można byłoby tyle jakiegokolwiek towaru zmieścić.
Obstawiam, że jest to jakaś interpretacja miejsca dla modułów. Dwa moduły towarowe razem wzięte mają mniej miejsca niż freelancer. Statek z nimi nie będzie się lepiej sprawdzał od niego, ani od konstelacji, nawet w wariancie Taurus. Teoretycznie mało który gracz będzie podejrzewał retaliatora o przewożenie towaru, ale są jeszcze NPC, a te będą skanować wszystkich równo. Jeżeli chodzi o moduł dropshipa, to dostarczenie na pole walki 12 Marines razem z uzbrojeniem może być kuszące, szczególnie że możemy jeszcze wziąć dwie torpedy, tak w razie czego. Warto jednak pamiętać, jak bardzo wrażliwy jest ten statek, co może dawać pewne wątpliwości odnośnie stanu, w jakim doleci do celu. Na koniec trzeba wspomnieć o tym, że na statku do obsadzenia jest 5 wieżyczek oraz miejsce pilota. Aby więc skutecznie latać tym statkiem, potrzeba 6 osób załogi. Retaliator Bomber kosztuje $338 z VAT. Retaliator Base kosztuje $184, ale bez modułów jest bezwartościowy. Moim zdaniem statek ma bardzo wyspecjalizowaną rolę i poza nią raczej nie będzie się sprawdzał. Na pewno nie polecam tego statku, jeżeli ma być to jedyny statek w hangarze. Jak zawsze zapraszam Was do odwiedzenia strony naszej organizacji. Zapraszam również do nas na TS-a. Zawsze siedzi tam grupa ciekawych ludzi, z którymi można o Star Citizenie pogadać. Do zobaczenia w świecie Star Citizena.